Zawierciu powstaje wielka przędzalnia bawełny, która pracować będzie dla obu krajów. Część urządzeń dostarcza Czechosłowacja. Bawełna nadejdzie ze Związku Radzieckiego. Praktyczny przykład nowych form współpracy i integracji gospodarczej. Dzisiaj na rozległym terenie budowy, około 50 hektarów, prace weszły w końcowe stadium. Zawiercie, dawne miasto przemysłowe, z takimi gałęziami przemysłu jak hutnictwo, przemysł chemiczny, przemysł szklarski. Wyroby tych zakładów cenione były na całym świecie, tak jak pod zaborami, w okresie międzywojennym czy w czasach PRL-u. Ale takim głównym przemysłem, odgrywającym w Zawierciu największą rolę, był przemysł przędzalniczy z blisko 200-letnią historią, która zaowocowała pod koniec czasów PRL-u kolejnym zakładem przędzalniczym w Zawierciu, tak wzorcowym pod każdym względem, jak i pod względem budowy i produkcji, przędzalnią Przyjaźń. Wspólnym dziełem krajów RWPG, głównie Polski Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dziś dowiecie się, jak ten zakład powstawał, jak był budowany. Więc cofnijmy się do początku lat 70. Zawiercie. 52-tysięczne miasto położone w północnej części województwa katowickiego staje się coraz bardziej prężnym ośrodkiem na mapie przemysłowej kraju. W ostatnich latach zarówno miasto, jak i cały region zawierciański przeszły widoczne przeobrażenia w dziedzinie gospodarczo-społecznej i kulturalnej. Przemiany gospodarcze zaważyły mocno na wyglądzie miasta. Architekturę starych uliczek wkomponowano nowe osiedla, pawilony handlowe, obiekty sportowe i rekreacyjne. Dynamicznie rozwijający się przemysł włókienniczy, hutniczy, odlewniczy, maszynowy i chemiczny decyduje o dalszym pomyślnym rozwoju miasta i regionu. Układ w sprawie wzajemnej pomocy, przyjaźni i współpracy zawarty między rządami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej zrodził ideę budowy wspólnego przedsiębiorstwa – Przędzalni Bawełny Przyjaźń. Uściślono ją w trakcie 25. sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 6 września 1968 roku. Nowy kombinat włókienniczy. Wiadomość tę w całym Zawierciu i w powiecie przyjęto z wielkim zadowoleniem, tym bardziej, że oczekiwano jej od paru lat. Otóż Komisja Planowania przy Radzie Ministrów PRL zatwierdziła projekt budowy w Zawierciu nowego kombinatu włókienniczego. Wspólnota przedsiębiorstwa oparta została na zasadzie całkowitego podziału. Wspólna budowa, zarządzanie, finansowanie, eksploatacja oraz równy podział produktu finalnego. Decyzja Prezydium Rządu PRL z dnia 12 maja 1972 roku zawierała podstawowe ustalenia dotyczące lokalizacji, dokumentacji, zakresu działania poszczególnych resortów oraz terminów realizacji. 24 września 1971 roku. Kądzielów, przyszłością zawierciańskiej bawełny. Wizyta ministra przemysłu lekkiego NRD Joanna Witka oraz ministra przemysłu lekkiego naszego rządu Tadeusza Kunickiego w zawierciańskich zakładach przemysłu bawełnianego zakończyła się nader owocnie dla naszego regionu. Omawiali oni sprawę wspólnej inwestycji polsko-niemieckiej, którą ma być budowa wspólnej przędzalni bawełny. W czasie obrad obu ministrów, którym towarzyszyli eksperci obu państw, zaaprobowano projekt budowy takiej przędzalni w Zawierciu, na tak zwanym Kądzielowie. Jeśli dodamy, że nowa przędzalnia zatrudni 2000 ludzi, głównie kobiet z okolicznych terenów i że wokół niej powstaną inwestycje towarzyszące, osiedla mieszkaniowe, obiekty socjalne i tym podobne, to mocno możemy dojść do wniosku, że Zawiercie przejmie w Zagłębiu przewodnictwo w przemyśle włókienniczym. 12 czerwca 1972 roku odbyła się uroczystość podpisania umowy o wspólnej budowie, zarządzaniu i eksploatacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową i Niemiecką Republikę Demokratyczną przędzalni bawełny. Na placu budowy, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i regionu zawierciańskiego oraz przedstawicieli centralnych władz partyjnych i państwowych obu krajów, ministrowie przemysłu lekkiego złożyli podpisy pod tekstem porozumienia. W trakcie uroczystości dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod fundamenty jednej z największych tego rodzaju inwestycji w kraju. Sentencja aktu dającego początek przedsiębiorstwu o nowym gospodarczym modelu i niespotykanym dotychczas zakresie współpracy dwóch zaprzyjaźnionych krajów brzmiała, a działo się to, gdy w PRL i NRD rządził lud pracujący miast i wsi.
Współpraca nawiązana została już na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, na której NRD zapewniło dokumentację podstawowych obiektów przedsiębiorstwa oraz dostawę wszystkich konstrukcji elementów betonowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji oświetleniowej oraz części maszyn i urządzeń eksploatacyjnych. Natomiast strona polska zagwarantowała pełne wykonawstwo robót ziemnych i budowlano-montażowych, montaż maszyn i urządzeń, projekt organizacji budowy oraz dokumentację techniczną pozostałych obiektów. W kilka dni po podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego na rozległym terenie obecnego przedsiębiorstwa rozpoczęte zostały prace przygotowawcze przez generalnego wykonawcę tej inwestycji, Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. 14 sierpnia 1972 roku. Zawierciańska bawełna już w budowie. W czerwcu bieżącego roku donosiliśmy na łamach naszego tygodnika, że w Zawierciu murowano akt erekcyjny pod przyszłe fundamenty nowej przędzalni bawełny, która zostanie wzniesiona wspólnie przez Polskę i NRD. W czwartym dniu po tej pięknej uroczystości, a dokładniej 20 czerwca bieżącego roku, na plac budowy wszedł główny wykonawca tej inwestycji, Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. W rozmowie z kierownikiem budowy, magistrem inżynierem Jerzym Domagałą, dowiadujemy się, że w pierwszej kolejności dokonywano montażu barakowozów. Doprowadzano elektryczność, wodę oraz przystąpiono do robót ziemnych. Cztery potężne spychacze zdjęły już urodzajną ziemię na 20 tysiącach metrach kwadratowych pola, którą użyje się do zagospodarowania nieużytków rolnych, wskazanych przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawierciu. Obecnie zwozi się płyty do budowy prowizorycznych dróg dojazdowych. Niebawem rozpoczną się roboty ziemne. Jeszcze kilkanaście dni przygotowań, oświadczył nasz rozmówca, a plac budowy przyszłej przędzalni bawełny zmieni się nie do poznania. Spieszymy się, bo czas nagli. Za 2 lata ruszą tu pierwsze maszyny włókiennicze. Z uwagi na ogrom i różnorodność prac związanych z budową całego kompleksu, w pracach tych uczestniczyło około 20 podwykonawców. Prace prowadzone były w oparciu o projekt wypracowany przez Centralne Biuro Projektów Przemysłu Włókienniczego w Lipsku, przy konsultacji z Biurem Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego w Łodzi. 28 lipiec 1972 roku. Od dnia podpisania umowy z NRD w sprawie budowy przędzalni Przyjaźń minęło zaledwie kilka tygodni. Na każdym jednak kroku można dostrzec widoczne ślady nowej inwestycji. Przedsiębiorstwo będzie wspólną własnością Polski i NRD. Oba państwa wnoszą do tego dzieła odpowiednie kapitały i materiały. Najważniejszym organem zarządzającym kombinatu będzie Rada Zarządzająca. W jej skład wchodzi po 4 przedstawicieli Polski i NRD. Dyrektorem zakładu jest przedstawiciel PRL, w tym przypadku magister Edward Pikoń. Natomiast stronę NRD reprezentuje dyrektor Werner Schmidt, który jest także i zastępcą dyrektora naczelnego. Jesteśmy na terenie budowy nowego obiektu w Kądzielowie. Przed nami rozciąga się ogromny, jak na razie, jeszcze zupełnie niezabudowany teren przyszłego kombinatu. Jest lipcowy skwar. Od drogi w tłumach kurzu zdążają w kierunku ogromnego dołu i gór piachu potężne ciężarówki. Mazy, Ziły, Tatry. W tempie niemal błyskawicznym koparki napełniają wnętrza pojazdów. Ciężarówka odjeżdża, a na jej miejsce ustawia się następna. I tak przez cały dzień. Aktualnie, mówi kierownik budowy inżynier Jerzy Domagała, przeprowadzamy niwelację gruntów pod przyszłe obiekty. Oprócz SPBP znajduje się tu jeszcze kilka przedsiębiorstw specjalizujących, na przykład Gazobudowa przeprowadza prace związane z instalacją ogromnego gazociągu. W najbliższych dniach inne ekipy przystąpią do budowy pomieszczeń na hotele robotnicze oraz placówki administracyjne. 18 sierpnia 1972 roku. Na budowie przędzalni bawełny Przyjaźń w Zawierciu, w rejach w przysłowiowym Ulu, budowa wspólnego przedsiębiorstwa Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej nabiera rumieńców i z każdym dniem przybywa sprzętu i materiałów budowlanych. Oczyszczono już 20 hektarów terenu i wywieziono wywrotkami 50 tysięcy metrów sześciennych urodzajnej gleby. W bardzo szybkim tempie doprowadza się stały rurociąg wody. Na placu budowy postawiono już niektóre obiekty zaplecza. Trwają również roboty przy rurociągu gazowym i linii wysokiego napięcia. W obecności naczelnego dyrektora wspólnego przedsiębiorstwa PRL i NRD, magistra inżyniera Edwarda Pikonia i głównego dyspozytora budowy z SPBP inżyniera Walerego Doleszyńskiego, kończono malować olbrzymią tablicę, która stanie na podwyższeniu przed placem budowy i informować będzie o przyjacielskim przedsięwzięciu dwóch narodów. W celu utrzymania wysokiego tempa budowy sięgnięto po najnowsze rozwiązania techniczno-konstrukcyjne, technologiczne oraz najnowocześniejsze metody organizacji pracy budowlanej. Temu celowi podporządkowany był program postępu technicznego.
13 października 1972 roku. Spychacze, koparki i ładowarki bez przerwy obsługują 60 ciężkich samochodów transportowych, wożących zbędną ziemię. Co chwilę do składowisk magazynowych podjeżdżają samochody z materiałami i gotowymi elementami budowlanymi. W celu przyspieszenia tempa budowy, główny wykonawca przyjaźni, Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, prowadzi roboty na 3 zmiany. Kierownik budowy, magister inżynier Jerzy Domagała, informuje nas, że z terenu przeznaczonego pod budowę przędzalni bawełny wywieziono 200 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Kończy się budowę 6 tymczasowych baraków, jeden przeznaczony jest dla kierownictwa budowy, a w pozostałych urządzony zostanie hotel robotniczy dla 200 pracowników SPBP. Pod koniec października zwiększy się załoga o dalszych 250 robotników kwalifikowanych, dla których obecnie przygotowuje się front robót. Zakończono już budowę fundamentów pod prowizoryczną kotłownię, a za kilka dni rozpocznie się jej montaż. W dalszym ciągu niwelowany jest teren i układane są prowizoryczne drogi dojazdowe na plac budowy. Jeszcze w październiku bieżącego roku przystąpi się do betonowania fundamentów pod pierwszy stały obiekt przyszłej przędzalni bawełny Przyjaźń, który przeznaczony zostanie na warsztaty mechaniczne nowego zakładu. Sukcesywnie i bez zakłóceń spływają materiały budowlane, potrzebne do kontynuowania budowy. Najbardziej pracochłonne operacje, jak montaż elementów konstrukcji, wykonywane były na zapleczu technicznym budowy. Również dachy wykonywane z konstrukcji typu Berlin montowane były na ziemi, a potem w całości podnoszone i osadzane na przygotowanej konstrukcji nośnej. Przy pomocy automatycznego dźwigu, wykonanego w berlińskim instytucie, bez trudu przenoszone były na słupy nośne różne segmenty zamontowane na taśmociągu. Z nowoczesną techniką ściśle związała się tutaj nowoczesna organizacja pracy. Prace przygotowawcze rozpoczęto w czerwcu 1972 roku. Równocześnie w kilku kierunkach, zakładając skrócenie cyklu inwestycyjnego, który według normatywów dla tego typu inwestycji wynosi 55 miesięcy. Obok głównych prac jak niwelacja terenu i wykopy fundamentowe, wykonano całe zaplecze administracyjne i socjalne dla wykonawcy oraz zarządu inwestora. Wytyczono główne drogi komunikacyjne oraz zmontowano i uruchomiono nowoczesną kotłownię opalaną mazutem. Po zakończeniu prac przygotowawczych pracę skoncentrowano przy budowie i montażu głównej hali produkcyjnej. 26 października 1973 roku. Zmontowaliśmy szkielet sześciokondygnacyjnego budynku przeznaczonego dla przyszłej administracji zakładu. Jesteśmy w trakcie montażu głównej hali produkcyjnej. Część środkowa hali, tak zwana wysoka, jest już pod dachem. Wobec tego, że posiadamy dostateczną ilość części do montażu hali, przyspieszyliśmy tempo robót przez powiększenie brygad montażowych. Ludzie zespołów Stanisława Nowaka i Edwarda Kozioła to najlepsi montażyści naszego przedsiębiorstwa. Na nich zawsze można liczyć. Przystąpiliśmy do montażu konstrukcji magazynu bawełny, gdzie bardzo dobrymi wynikami wykazuje się brygada Kazimierza Parzonka, pracująca pod nadzorem mistrza Adama Szygulskiego. Zakończyliśmy pierwszy etap robót budowy warsztatów naprawczych, które przeznaczone będą na magazynowanie urządzeń napływających z NRD. W dalszym ciągu wykonuje się kanalizację deszczową, kablowanie techniczne oraz centralne ogrzewanie. Tworząc front robót na okres zimowy, dążymy do zamknięcia hali głównej i magazynów bawełny. Nasza kotłownia jest już czynna i w wystarczającym stopniu zapewni ciepło w obiektach zamkniętych. Jesteśmy także zaopatrzeni w elektryczne dmuchawy, wprowadzające gorące powietrze do budynku na roboty taśmowe. Należy podkreślić duże zaangażowanie podwykonawców, którzy na bieżąco realizują swoje roboty. Dobre wyniki notuje przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Stychów, które uzbraja teren budowy. Katowicki Elektromontaż nr 1, wykonujący roboty elektryczne i kablowe. Częstochowski Instal, który wyprzedza harmonogram swoich robót instalacyjnych. Przedsiębiorstwo Hydrogeo z Krakowa i przedsiębiorstwo robót kolejowych nr 8 z Wrocławia, które przed terminem wykonało pierwszy etap prac bocznicy kolejowej, obecnie będącej już w ruchu. Na plac budowy przybył nowy podwykonawca, którym jest Instal z Rzeszów. Przedsiębiorstwo to przystąpiło do robót klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Po wejściu na plac budowy rzuca się w oczy budynek warsztatów naprawczych, wielki, prawie 100-metrowej długości, lśni bielą aluminiowej obudowy. Wewnątrz pod ścianami pierwsze skrzynie z urządzeniami dla przędzalni, które będą montowane na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 1974 roku. Przy pierwszym magazynie bawełny ludzie brygady Kazimierza Parzonka wyładowują z samochodów elementy ścian i układają je w międzybetonowe słupy. Montaż postępuje sprawnie i szybko. 25 października 1974 rok. Niesłabnie tempo prac na budowie zawierciańskiej przyjaźni. Oddano już do użytku sporo obiektów, m.in. kotłownię, stację transformatorową, bocznicę kolejową,
kuchnię i stołówkę na 1200 osób. W pomieszczeniach administracyjnych trwają roboty wykończeniowe. Poważnie zaawansowane są prace przy budowie żłobka, przedszkola i nowego budynku zawodowej szkoły zakładowej. Dla potrzeb 110 rodzin pracowników, w tym wielu fachowców przybyłych do Zawiercia z innych regionów kraju, przekazano dwa budynki mieszkalne. Tymczasem w halach produkcyjnych, które w stanie surowym przyjęte zostały przez inwestora w czerwcu bieżącego roku, równolegle z pracami wykończeniowymi, trwa montaż urządzeń. Praca związana z montowaniem maszyn włókienniczych, nowoczesnych i często dotąd nieznanych, wymaga odpowiednich umiejętności, które większość załogi zdobywa na szkoleniach w NRD oraz w ośrodkach przemysłu włókienniczego w kraju. Przeszkolona część pracowników uczestniczy w procesie montażu, a jednocześnie na kolejnych wciąż trwających kursach szkolą się inne grupy. Po zakończeniu prac przygotowawczych prace skoncentrowano przy budowie i montażu głównej hali produkcyjnej, co umożliwiło przekazanie w miesiącu listopadzie 1974 roku do eksploatacji ciągu technologicznego, którego końcową fazę stanowiła przędzalnia bezwrzecionowa. W czasie, kiedy przędzalnia bezwrzecionowa produkowała już pierwszą przędzę, w przędzalni klasycznej prowadzony był montaż maszyn i urządzeń, a na wydziale końcowym, oprócz montażu maszyn, prowadzono jeszcze roboty budowlane i wykończeniowe. Montaż maszyn prowadzony był pod nadzorem Tektima Projekt. Uczestniczyli w nim fachowcy z Polski i Czechosłowacji oraz obecni pracownicy przedsiębiorstwa. Mistrzowie i ślusarze z dużym zaangażowaniem montowali maszyny, poznając w ten sposób podstawowe elementy konstrukcyjne maszyn, które obecnie obsługują. Po przekazaniu do eksploatacji przędzalni bezwrzecionowej wzrosło tempo prac wykończeniowych i montażowych w przędzalni klasycznej, której rozruch rozpoczął się w styczniu 1975 roku. Natomiast montaż wydziału końcowego zakończony został w kwietniu tegoż roku. W 32 miesiące od rozpoczęcia budowy przędzalni cały kompleks produkcyjny wraz z zapleczem technicznym, magazynowym, administracyjnym przygotowany był do odbioru końcowego, który nastąpił w dniu 31 maja 1975 roku. Mówi dyrektor Werner Schmidt. A 2 lata temu przybyłem do Zawiercia. Dwa lata temu przybyłem do Zawiercia. Były to 2 bardzo interesujące i wypełnione pracą lata. Zawarłem trwałą przyjaźń z moimi polskimi towarzyszami pracy. Nie tylko ja, ale i również wszyscy inni pracownicy z NRD osiągnęli dobre efekty w trakcie budowy. Jesteśmy obecnie na etapie montowania urządzeń i maszyn przędzalniczych. Jak Państwo wiecie, w procesie inwestycyjnym, tak u nas, jak i u Was, występuje szereg problemów, które jednak udało nam się pozytywnie rozwiązać. Ale jest to jedna strona tego zagadnienia. Druga strona to fakt, że ja i część mojej rodziny czujemy się w Zawierciu bardzo dobrze, że mamy piękne mieszkanie, że miasto jest interesujące, na przykład posiada stadion sportowy na 25 tysięcy miejsc, basen pływacki, a w pobliżu jest również Jura Krakowsko-Częstochowska, gdzie urządzamy wycieczki w nielicznych, wolnych od pracy chwilach. Mój najmłodszy syn zawarł również wiele przyjaźni ze swoimi polskimi kolegami, często grają w piłkę nożną i urządzają nawet mecze. Muszę powiedzieć, że jego postępy w nauce języka polskiego są większe niż moje. Oficjalne i uroczyste przekazanie przedsiębiorstwa do eksploatacji w obecności premierów obu rządów, przedstawicieli władz politycznych i państwowych PRL i NRD nastąpiło 16 czerwca 1975 roku. Uroczystość otwarcia zakładów z udziałem premierów Piotra Jaroszewicza i Horsta Zindermana. Chwila, która zapisze się w dziejach integracji gospodarczej krajów socjalistycznych. W Zawierciu przyjaźń Polski i NRD przybrała kształt materialny. Fabryka produkować będzie ponad 12 milionów kilogramów przędzy rocznie z bawełny zbieranej na polach Związku Radzieckiego. Produkcja dzielona po połowie, proporcjonalnie do poniesionych nakładów inwestycyjnych. W wygłoszonym przemówieniu premier rządu PRL powiedział m.in. nad realizowaniem tego projektu, co nastąpiło w rekordowo krótkim czasie, pracowało tysiące ludzi z wielu przedsiębiorstw w Polsce i NRD. Przekazanie przędzalni przyjaźń do użytku jest ukoronowaniem dzieła, a więc właściwą okazją do podkreślenia ich ofiarnego trudu, wysiłku i zaangażowania. Ulica ta, dziś niepozorna i dziurawa, a kiedyś droga do pracy ponad 2000 pracowników. Ale nie tylko. Każdy z ówczesnych dygnitarzy chciał się pokazać propagandowo w tym wzorcowym zakładzie. Tak jak i premierzy NRD, PRL,
jak i pierwszy sekretarz podczas budowy i działania zakładu, tak jak i pewien pan w ciemnych okularach, który wprowadził stan wojenny. Ukończona budowa to nie koniec historii budowania zakładu, gdyż dobra koniunktura i dobre funkcjonowanie zakładu prowadziło do tego, że w latach 80. padł pomysł rozbudowy zakładu. Mimo że produkcja zakładu nie ucierpiała w kryzysie lat 80., to rozbudowa jednak była prowadzona w wolniejszym tempie. Szybki przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa zapewnia dział elektronicznej techniki obliczeniowej, wyposażony w dwa komputery typu Celatron C8205, maszyny księgujące, faksujące i inne, które przygotowują dane do dalszego przetwarzania na komputerach oraz opisują wyniki przetworzonych informacji. A jak wyglądały zasady zarządzania tak wielkim zakładem? Najwyższym organem przedsiębiorstwa jest Rada Zarządzająca, która decyduje o podstawowych zagadnieniach przedsiębiorstw. W Radzie Zarządzającej uczestniczy po 4 przedstawicieli PRL i NRD, mianowanych przez ministrów przemysłu lekkiego każdego kraju. Przedsiębiorstwem zarządza naczelny dyrektor przy pomocy pierwszego zastępcy i dyrektorów poszczególnych pionów. Naczelny dyrektor do spraw produkcji oraz główny księgowy są obywatelami PRL, natomiast pierwszy zastępca naczelnego dyrektora, dyrektor do spraw technicznych oraz dyrektor do spraw administracyjno-handlowych są obywatelami NRD. Ważnym aspektem w zakładzie był aspekt socjalno-bytowy pracowników. Wiele uwagi poświęca kierownictwo przedsiębiorstwa sprawom socjalno-bytowym pracowników i ich rodzin. Równolegle z budową zakładu powstały obiekty socjalne, jak stołówka, przedszkole i żłobek. Dużym udogodnieniem dla załogi jest wydawanie przez stołówkę posiłków regeneracyjnych i obiadów. Celem rozwiązania problemu mieszkaniowego wybudowano 2 bloki mieszkalne dla 110 rodzin oraz dodatkowo zakupiono 30 mieszkań z budownictwa spółdzielczego. Sukcesywnie zwiększana jest baza hotelowa. 5 nowych obiektów hotelowych zostanie przekazanych do użytku w czerwcu bieżącego roku. Opiekę profilaktyczno-leczniczą zapewnia zakładowa przychodnia lekarska, posiadająca gabinety specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Przychodnia zatrudnia lekarzy, internistów, stomatologów, ginekologów oraz laborantów, analityków. Oferowano wiele form wypoczynku dla pracowników zakładu. Wypoczynek dla pracowników i rodzin organizowany jest w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk oraz wycieczek. Przedsiębiorstwo posiada własny ośrodek wypoczynkowy w Żegiestowie, z którego korzysta rocznie 220 pracowników wraz z rodzinami. W ramach wspólnych inwestycji z Łódzkim Zakładem Przemysłu Bawełnianego imienia Obrońców Pokoju przystąpiono do prac związanych z budową ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Piwnicznej. Korzystne warunki terenowe regionu zawierciańskiego obejmują w znacznym stopniu obszary Jury Krakowsko-Częstochowskiej, charakteryzującej się korzystnym mikroklimatem, znaczną czystością wód oraz pięknymi walorami krajobrazowymi. Zadecydowały one o zlokalizowaniu ośrodka w czasów niedzielnych nad zalewem wodnym w Dzibicach. Na terenie ośrodka wybudowanych zostanie 60 domków kempingowych, świetlica, bar kawowy, punkt handlowy, przystań kajakowa wraz z hangarem sprzętu wodnego i turystycznego. Część pracowników otrzymała cieszące się dużym powodzeniem i popularnością ogródki działkowe, które są miejscem zdrowego i czynnego wypoczynku. Formy czynnego wypoczynku upowszechnia się poprzez organizację wycieczek, rajdów, których korzysta połowa zatrudnionych. Wielu pracowników jest zawodnikami zawierciańskich klubów sportowych, szczególnie KSW Kniesz. Poznaliśmy ciekawą przeszłość budowy zakładu. Funkcjonowanie zakładu to temat na inny odcinek, gdyż...